która jest godzina. Mamy do dyspozycji zegarek ze wskazówkami i cyframi. Nauczmy się odczytywać z niego godzinę. Popatrzmy najpierw na krótszą wskazówkę, która pokazuje nam godzinę. Krótsza wskazówka jest w tym miejscu, między 10 a 11, bliżej 10, czyli jest po 10, a przed 11. Czyli jest to godzina 10. Teraz zastanówmy się, ile minut. Patrzymy na dłuższą minutową wskazówkę. Ta wskazówka pokazuje nam trójkę. Jeśli myślimy o minutach, to 0 minut mamy w tym miejscu, w 12. To są minuty. Każda kreseczka kolejna to jest 5 minut, czyli 0, 5, 10, 15. W takim razie jest 10:15 rano. Zgadza się? Przejdźmy do kolejnego przykładu. Gdzie jest wskazówka godzinowa? Jest między 11 a 12, czyli jest po 11, a przed 12, zapiszmy 11. Dłuższa wskazówka minutowa jest na 6. Pamiętamy, że każda kolejna kreseczka to jest 5 minut. 5, 10, 15, 20, 25, 30, czyli jest 11:30. Zwróć uwagę, że godzina ma 60 minut. Ta wskazówka minutowa jest w połowie drogi. Zatem ma to sens, że jest 11:30, że to jest 30 minut. Sprawdźmy. Zgadza się. Zróbmy jeszcze jeden przykład. Tym razem wskazówka godzinowa, czyli krótsza, jest między 1 a 2, czyli jest po pierwszej, a przed drugą. Pierwsza. I znowu na 6 30 minut. 5, 10, 15, 20, 25, 30. Tak samo działa, jeżeli odliczacie wstecz. Tu mamy 60 minut, 55, 50, 45, 40, 35, 30. Czyli jest pierwsza 30 po południu, czyli 13:30. I jeszcze jeden przykład. Krótsza wskazówka godzinowa jest między 7 a 8, czyli jest godzina 7. Ponownie na 6:30. Ale łatwe przykłady nam się trafiają. Zróbmy jeszcze jeden i zobaczymy, czy zdobędziemy odznakę. Krótsza wskazówka godzinowa jest za 4 przed 5, czyli jest po 4. Dłuższa wskazówka minutowa jest na 3, czyli to jest 5, 10, 15 minut, czyli to jest 4:15 po południu, czyli u nas 16:15. Sprawdźmy. Ciekawe, czy dostaniemy odznakę. Tym razem dopisało nam się 125 punktów, poprzednio zdobyłam odznakę. Zapraszam do ćwiczeń na stronie Khan Academy.